Dobry wieczór Państwu. No nie można było nie nagrać tego. Siedzimy sobie pod wiatą. Klara szajby dostała. Widzę, że ty masz dzisiaj w ogóle fazę od paru godzin cały czas podśpiewujesz jedną piosenkę. Przyznaj się Państwu jaką. Drogi proste. Drogi proste. Klara dzisiaj co chwilę chodzi śpiewa. No nie, Matylda? Tylko zmieniasz wersy, które wyśpiewujesz. A co żeś tam przed chwilą rzucała na jakieś lajki? Nie, patrz. Nie, czekaj. To 5 lajk. Ale o co jej chodzi? Nie wiem, że to na 6 lajk. Klara za tobą na... Popatrz do góry i leci! Chyba już jakaś szajba. Powiedz! Tak. I tyle. Ale masz widownię. Jeszcze raz. Co by chciał? Na pewno. Jeszcze raz. Jo. Kto by chciał co? No, na filmik. No, my zawsze. Z tobą. Z twoim udziałem. Nie, ale weź... Wolę jak śpiewasz. A dużo znasz piosenek, nie, Klara? Popatrz do góry i leci! W siebie. Ale chyba coś cię przytkało, bo w kółko jednej to samo teraz śpiesz. Do góry! I leci. O, leci. O, do góry, zobacz, leci. Może o, już leci. Piosenkę? A potem mi włączysz? Piosenkę? Potem. No jak nie będę nagrywać, to wtedy mogę włączyć. To ja wolę jakąś inną, co ty mówisz. Ostatnio miałaś fazę na prywatny bal, teraz jest, widzę, na drogi proste. Jeszcze później miałaś na jakieś bye-bye. Na bye-bye też miałaś. To było dobre, no. Jak pamiętacie, jak jechaliśmy do Końskich chyba? I wyprzedziłam w pewnym momencie samochód. I Klara... I cisza w samochodzie oczywiście była. Coś tam se słuchać. No nie, nawet nie słuchaliśmy chyba wtedy muzyki. Czegoś innego w każdym razie słuchaliśmy. Wyprzedziłam ten samochód i Klara rozdarła się z tylnego siedzenia. Jak? Jak to było, Klara? Bye-bye. Nie masz już żadnych teraz cry, cry. Ja myślałam, że padnę. To jest wariatka. Robi to po prostu tak jakoś, że mnie to rozbawia. Rzucę to na 5 lajk. Ale co ty rzucasz na 5 lajk? Skąd ty to bierz, bo ja nie wiem, o co ci chodzi. No chcesz lajki, masz lajki. Proszę bardzo. Ugryź lajk. O co ci chodzi z tymi lajkami, bo ja nie mogę skumać. Nie, bo jest taki chłopak, który cały czas mówi na shortcach. Na przykład rzuca różne rzeczy i mówi, rzucę to na 5 lajk. Ale z parapetu. Rzucę to na 3 lajk. On tak mówi, a potem... Czuję po prostu przez skórę, że to są jakieś straszne głupoty. Wiesz? Popatrz do góry i leci! Jak dziadek jej to mówi, to cały czas to ogląda. No właśnie dziadek mówi to samo i ma rację. Ja w ogóle też tego nie udało mi się tego nagrać, jak ostatnio rano siedziałam z tatą. Jak to było? Siedziałam z tatą na tarasie. Czy to nie było rano? Może to było popołudnie? Nie wiem, jak to było. W każdym razie Władziuś wyszedł na taras i Ugryś stał przy tym płotku. I jak zobaczył Ugryś Władka, to mało po prostu nie dostał wścieklizny jakiś. Zaczął piszczeć, kręcić. Tak się cieszył na jego widok. Władek, pokażę to. Lepiej nie popsujcie, znaczy nie złamcie tej choinki, tacie, bo będzie niedobrze. Co może tak mnie przeżyć? Dobra, ja wam to zdejmę, już. Przestańcie. Ugryniowi dam, proszę, Ugryśku. Ale ja chcę zrobić to, popatrz do góry i leci. Już nie mam. Uśpę, puszczaj to. Puszcz to. Idziemy do domu zaraz. Ale Władek. O, ja sobie siądę na swoje. Mam pomysł. No, już się boję. Właśnie też. Nie, bez jaj. Proszę to odłożyć. Odłóż to, Klara. Popatrz do góry. Klara. Ale co ja mam rzucić? Nic. Jak nie mogę mówić lajków, ani popatrz do góry i leci. Możesz się uspokoić już. To możesz coś zaśpiewać.
ten pomidor? Nie, pomidorami też nie rzucaj. No przecież jak inaczej, przecież bym nigdy nie rzuciła pomidorami. Nie rzucaj pomidorami, nie żartuję, ej. Nie rzucaj pomidorami. Klara? Kusi ją tam, kusi. No i tak. Klara! Na siłę robi. Co tam wodeczek? Co kauczuk? Gęby. Dobra, będzie już tego dobrego. Już się odbiło. Dobra. Rzucę, dobra, słuchajcie, idziemy zaraz do domu. Co wy na to? Chyba jest już najwyższa pora się zbierać do mycia. Klara, już, już, wystarczy, hamuj. Popatrz do góry. Zbierajcie się, moi drodzy. Krzyczy, żeby tego, żeby to... Klara, twoje śmieci. No właśnie miałam to powiedzieć. Śmieci masz do pozbierania. Ugryj, zobacz. Klara, nie lubię cię przekrzykiwać, już, wystarczy. Kocham cię, mamo. To co, poczekamy, aż pozbierają majdan i spadamy, nie? Coś zimne ci? Mamo. Nie. Słucham. Czekaj, mogę rzucić? Nie, już tylko? Niczym nie rzucaj. Idziemy do domu. Proszę. Nie, Klarunia, już się uspokój. Daj nam spokój już. Pozbieraj swoje graty, jeśli masz porozwalone. I spadamy. A, chodźcie, może zobaczymy, czy... Kto nakarmił gryzia? Nie. Nakarmisz Władziu gryzia? Tak. Zobacz, chyba że ma w misce, to już mu tam nie dokładę. Popatrz do nieba i leć. Dobrze, to tutaj kończymy. Poczekajcie, dziewczyny, nie, nie, nie. Jeszcze nie? Chłopaki, ja chciałam powiedzieć, że zapraszamy na nas koncert. Na twój? Okej. W Warszawie. Aha, to ja nic o tym nie wiem. To może zacznijmy od jakiejś mniejszej skali. Czekaj, może, mamo. Może tu na Dębińskich w ogrodzie. Nie, ja nagrywam twoje wystąpienie teraz. Dzisiaj w Warszawie będzie koncert. Twój? Tak. Aha, i co będziesz prezentować? Nie wiem. Jakie piosenki? Bye bye. To właśnie zaprezentowałem. 5 like. Dobra, już, bo już głupawki dostałaś. Pożegnaj się ładnie z państwem. Podziękuj za uwagę, bo należy się po takich 7 minutach głupot. No wiem, że nie ma żadnego koncertu. Dobra. Dobrze, też jakbym zrobiła koncert. Żegnamy się z państwem, przynajmniej na razie. Jeszcze trzeba poklikać tamto, a ja nawet nie wiem, co ja gadam, bo ja gadam. Dobra, już, już, cicho bądź. Kończymy. Narka! Popatrz do góry i leci! Ale wiesz co, już dostałeś jakieś szajby na wieczór chyba. Dobra, poczekajcie! Nie, już nie czekamy. Koniec, pa!